Tobie, Chryste. Usiądźmy na krótką chwilę refleksji. Moi drodzy, tak na dobrą sprawę tę dzisiejszą Ewangelię poniekąd mamy wszyscy w domu. Jeżeli tylko mamy taki analogowy zegar. Analogowy to znaczy taki, że jest tarcza, są wskazówki i jest 12 punktów oznaczających godziny, mogą być podpisane cyframi od 1 do 12. Popatrzcie, czas mamy podzielony na 12 godzin. To jest taki ślad bardzo starożytnego systemu dzielenia czegoś i liczenia, opartego na liczbie 12. Dla nas to trochę dzisiaj brzmi egzotycznie, dlatego że my właściwie poza godzinami i poza kalendarzem wszystko mamy w systemie dziesiętnym. Mamy coś podzielone czy wyrażone w dekagramach, mamy w kilogramach. To są jakieś tam wielokrotności liczby 10. Natomiast w czasach starożytnych bardzo wiele miar i wag miało za taki punkt odniesienia liczbę 12. Stąd mamy na przykład nasz tuzin albo kopę, czyli 60. To jeszcze czasami niedawno jaja się sprzedawało na kopy, na 60 sztuk. Trochę zapomniana jest taka liczba czy wielkość zwana grosem. To jest 12 tuzinów, czyli 12 razy 12, to znaczy 144. Jeszcze niedawno na Wyspach Brytyjskich było tak, że jeden funt miał 12 szylingów, o ile pamiętam. Taki system zmieniono chyba w latach, czy na przełomie lat 60. i 90., 70. przeszła Wielka Brytania na system dziesiętny, taki jak i my mamy. A jedynie kalendarz pozostał, no bo mamy 12 gwiazdozbiorów, stąd zostało 12 miesięcy i 12 godzin. W starożytności Herkules musiał wykonać 12 zadań, a i galijskiej tradycji Asterix też miał 12 różnych tam zadań do wykonania. A w Biblii, jak się otworzy Pismo Święte, to ta dwunastka jest wszędzie. No, ta dzisiejsze pierwsze czytanie, to są dzieje 12 braci Izraela, Jakuba. Ten Józef, do którego mamy iść, który jest ożywicielem Egiptu, jak śpiewamy w godzinkach, i jego 11 braci. Ojciec Jakub, czyli Izrael, miał dwie żony i dwie nałożnice i z nich narodziło się tych 12 synów i jeszcze jedna córka, Dina. A w Nowym Testamencie, no chociażby jak otworzymy Apokalipsę, to aż 22 razy usłyszymy o liczbie 12. W Apokalipsie są same dwunastki. W 12 rozdziale Apokalipsy jest wizja niewiasty, która wokół głowy ma wieniec z gwiazd 12. To jest taka biblijna, apokaliptyczna figura Maryi, Bożej Rodzicielki. I mamy Jerozolimę, do której prowadzi 12 bram i tych bram strzeże 12 aniołów, a miasto zbudowane jest na fundamencie 12 apostołów z 12 warstw, 12 różnych szlachetnych kamieni. A w ostatnim rozdziale Apokalipsy jest mowa o drzewie życia, które rodzi co miesiąc nowe owoce, czyli 12 gatunków w ciągu całego roku, zapewniających zdrowie i nieśmiertelność. No, rzeczywiście aż się można pogubić od tych symboli. No i ta dzisiejsza Ewangelia. Jezus wybiera 12. Kiedy w dzisiejszej Ewangelii słyszymy 12, to słowo 12 jest pisane z dużej litery. Bo to nie jest tylko taka cyfra 12, tylko 12 to jest to gremium apostołów, czyli posłanych, bo tak się tłumaczy to słowo apostoł. Posłany. To są ci, których Jezus posyła. Dlaczego akurat 12? 12 to jest taka fajna liczba, która jest wynikiem iloczynu 3 i 4. 3 to liczba boska, bo mamy Trójcę Świętą, tak najkrócej, najprościej mówiąc. To jest liczba nieba, a 4 to jest liczba ziemi. 4 mamy strony świata, północ, południe, wschód, zachód. To właśnie takie połączenie nieba z ziemią. To tutaj właśnie Chrystus posyła tych swoich uczniów na 4 świata strony, wygłosili prawdę o tym, że Bóg jest jeden w 3 osobach. Tak najprościej, może nawet prawie prostacko można to wytłumaczyć. Jakby po 3 w każdą stronę świata, żeby oni byli tym łącznikiem między niebem a ziemią, żeby byli... No właśnie, to dzisiejsze pierwsze czytanie o tym Józefie egipskim, o tym rozdzielaniu tej żywności, o tych braciach, którzy przyszli, a go nie poznali,
na zakończenie ma takie zdanie, że Józef rozmawiał z tymi swoimi braćmi przez tłumacza, chociaż dobrze rozumiał ich mowę. I można powiedzieć, że apostołowie to tacy trochę tłumacze. Jezus rozumie naszą mowę i pewnie my, będąc w zażyłości z Nim, Jego mowę także. Ale na wszelki wypadek, można powiedzieć, posyła apostołów, jakby tłumaczy, tych, którzy są posłani, aby tłumaczyć, aby dokonywać translacji, a więc to, co mówi Bóg, uczynić zrozumiałym dla tych, którzy przyjmują to słowo. Na tym polega funkcja, to jest rola i zadanie tłumacza. Oni po to są posłani. Można powiedzieć, że ta dzisiejsza Ewangelia może akurat nieszczególnie coś wnosi nowego w nasze konkretne życie i działanie, ale pokazuje nam, jaka jest rola tych Bożych posłańców w naszym życiu. Pokazuje nam, że uwierzyliśmy, że jesteśmy dzisiaj ludźmi ochrzczonymi dzięki temu wyborowi i posłaniu 12, dzięki tym tłumaczom. Czerpiemy, posilamy się owocami ich działania, chociażby w Słowie Bożym, które słyszymy, spisane w głównej mierze dzięki nim czy poprzez nich. Ale to także jest wezwanie, byśmy głosili Chrystusa i tłumaczyli Jego obecność i byli translatorami, czyli tłumaczami Jego miłości poprzez naszą miłość, poprzez świadectwo naszego życia. Wszyscy jesteśmy posłani. Jakby pominąwszy tę arytmetykę ludzką, my wszyscy tworzymy owo grono 12, których Jezus powołuje, byśmy dzisiaj my światu dawali świadectwo o Bogu i Jego miłości. Amen.